A, tym nie umiem. Zawsze chciałem poznać swój styl, ale nie wiem jak to zrobić. Inni i tak są lepsi. Mój styl? Co? Robiłem to jako dziecko, ale od tamtej pory jakoś to przestałem. A, nie wiem. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Potęgi Kreacji. Rok temu, będąc u Aliny, nagraliśmy pewną serię. Warto obejrzeć ten odcinek, dlatego że minął rok, a ja faktycznie coś z tego skumałem. Alina zauważyła we mnie pewną rzecz. Otóż kiedy tworzyłem, rysowałem, malowałem, miałem pewnego rodzaju manieryzm w tym wszystkim. Martwiłem się o proporcje, o to jak coś powinno wyglądać, takie totalne pierdoły, które wyrobiłem sobie w trakcie życia. Alina jednak zauważyła, że można to zmienić i że jest sposób na to, żeby wrócić do siebie i posłuchać się siebie, wrócić do intuicji i z tym powerem znowu zacząć robić to, co cię kocha. Ten film jest troszeczkę dłuższy, ale nie można pokazać zmiany lub przemiany, która zachodzi w człowieku w przeciągu 3 minut. Alina w tym filmie daje serię genialnych komentarzy, podpowiedzi i mam nadzieję, że ten film może dla was posłużyć jako inspiracja. Również i dlatego, że można komentarze Aliny wziąć też jako alegorię, czy jako symbolicznie zastosować do swojego własnego życia. Cokolwiek, co się robi, my będziemy rysować suchymi pastelami, ale cały proces można naprawdę zastosować do wielu innych spraw. Mam nadzieję, że wam się spodoba i że każdy z was coś wyjmie dla siebie. No to co, miłego oglądania. Ciężko nie rozmawiać w tym domu o sztuce. W momencie, gdy masz wszystkie ściany oblepione, środowisko, powiedziałbym, wspiera rozmowy o sztuce. I Alina wzięła sobie już jakiś czas temu za punkt honoru, żeby utwierdzić mnie w przekonaniu, że ja też mogę coś tam na bas grolić. W tej oto, w kolejnej serii Alina będzie budzić, wybudzać ze mnie, coś ze mnie wyjmować i zobaczymy, czy coś z tego pierwsze wyjdzie. Pierwsze zadanie, zobaczymy, co ja pownoszę. Czyli co, wracamy do pracowni, tak? A, mieliśmy już nie wracać. Co, Alinka, piszesz się na to? Naturalnie. Widzicie? To jest piękne. Alina mnie dzisiaj swoją miłością do sztuki na nowo zainspirowała. Może być ciekawie. Ty się tylko podśmiechujesz, Alina. Jestem pod wrażeniem tego. To co? Piąteczka, Alina. Bierzemy się do roboty. Ja cię wprowadzę w świat suchej pasteli. Daniel jest nagle poważny. Ja chcę wyzwolić w ciebie radość linii i radość kolorów. Sucha pastela jest dla osób, które kochają rysować i które mają talent. No zobaczymy. W każdym razie symbolicznie być może to może posłużyć za inspirację, żeby tą wrażliwą stronę, która została kiedyś zapomniana, bo trzeba było się jakoś ochronić, że można ją pod okiem czujnego mentora, można ją być może podkurzyć i zobaczyć, czy coś z tego wyjdzie. To można do wszystkiego odnieść, nie tylko do malowania, bo malowanie jest tylko, czy rysowanie jest tylko narzędzie, to jest narzędzie. Sucha pastela ma połączenie. O malowanie, tak. No. Ja bardzo kocham tą samą pastelę. Nie wiem, czy znacie Witkacego, który się bawił tym. Chyba ktoś słyszał. No może ktoś słyszał. Warto sobie pójść do wujka Google'a i zobaczyć. Tak. Dostaniesz kilka papierów i teraz będziesz, słuchaj, jak się uczy jeździć na koniach, po prostu musisz trochę popróbować, nie? Zrobisz takie coś, że ruchy ręką po prostu będziesz rysował sobie twarz. Typowa Alina. Ręka ci kieruje. Bardzo lekko twarz rysujesz. Bez proporcji, z twoimi wewnętrznymi proporcjami, bez wymagań zewnętrznych podobieństwa do kogokolwiek. To jest twarz człowieka. Może ci wyjdzie twarz małpy. Nie wiemy. Zrobisz kilka szkiców. Szybciuteńko. 3 sekundy dostajesz. To teraz bierzesz drugi papier. Odłóż to. I teraz zrób formę jakąś, na przykład psa. Bierz swoje ręce, testujesz, chcesz się dowiedzieć, jak twoje ciało wyraża formę. Dobrze, to mi rzuć formę, nie mów mi, ja to muszę zrobić. Dobra, psa. Kurczę, Alina. Ufaj abstrakcyjnej swojej ręce. Nareszcie dochodzisz do siebie, dobra, fajnie. Odkładaj, jeszcze jeden. Statek, albo okręt, żaglówkę. Nie wiem, czy tak żeby żaglówki wyglądają, ale... Żyć na ciało, totalnie żyć na ciało. I ona płynie na wodzie i ma z tyłu widać zachód słońca. Świetnie, dobrze.
zaczynasz wchodzić w siebie. Następne. Góry i jednego grzyba. Możesz złamać węgiel. Dziękuję. Gdzie jest forma gór? Tu. Zrobiłeś matematykę, trzy domy. A. Coś tutaj musisz wypełnić. Jest grzyb, coś musisz połączyć w całość. Nie myśl, tylko rób. Góry, dobrze. Zadowolony? Tak. No, jest źle. Ale nie jest, nie ma... Nie używaj, ma... używaj dwóch form okay. tego. Kredki cienkiej i kredki grubej. Pięknie. Dobra, odkładaj. Okej. Okay. Butelki na feście. Minimum trzy. Szybciej. Masz węgiel, on się kończy już. Na czym one stoją? Na stole, który jest to. Nie, nie, żadnych prostych linii takich. A. Nie, dobra, dobra, okej. Okay. Nie, ja chcę, wiesz co, zrobisz jeszcze jedną raz. Pijaną butelkę, okej? Okay? Pijana butelka. Pijana butelka. Szybko, jedną ręką. Żadnych, świetnie, dobrze. Nie, to nie jest butelka. A tu widzi koleżankę. Dobra. To nie jest powiązane, to nie jest w całość. Okay. To są rzeczy, które nie są powiązane w całość. No, bo te butelki są gdzieś wiszą, prawda? Weź je osoć w realiach. W kawiarni, czy wiesz gdzieś? Pomiędzy jabłkami. Bardzo dobrze. One no to są jabłka. Dobra, fajnie. Ktoś włożył, bo był pijany. Mm. Dobrze, i teraz fajnie. To wisi nad tym. A na czym to stoi? Tu jest, to tu jest aha. kosz. Aha. A w koszu to jest na straganie, w dzień targowy. A jak pięknie. Dobra. One tu są. Czy zadowolony? No, nie wiem. Może. Żebyś był zadowolony. Jest okej. Okay. Dobra. Teraz następny papierek. Para ludzi. Para ludzi. One są zawieszone w przestrzeni. Proszę zrobić je w realiu. To jest rozgrzewka. To znaczy nareszcie masz, wiesz, tęsknotę do popracowania dłuższego. No. Możesz odłożyć. Mhm. I teraz ostatni szkic zrobimy. Okay. Zrób format leżący. Utrudnijmy ci troszeczkę. No. Zrobisz martwą naturę, cokolwiek. Okay. Żeby ona była powiązana w całość taką, że jak przyjdziesz do domu, to lubisz, jak to tam leży. Okej? Okay? Idziemy. Bardzo szybciutko. Mm. Żadnych cieni, nic, tylko po prostu sam ten. Mm. I taki wazon na kwiaty, taki dosyć duży. Zrób z tyłu okno, kawałek pielonki. Mm. Pięknie, oj, zaczynasz być artysta. Tak? Fajnie. I teraz wiesz co, ja chcę kawałeczek spadającego w obrusu ze stołu. Okrągły stół. Ja nie chcę, żeby Daniel słyszał, ale tam jest geniusz. Wspaniały, kocham ten rysunek. Nareszcie się rozgrzał. Nareszcie wchodzi w siebie. Jeszcze to rzucanie trochę szkiców, zanim zacznie malować. Pięknie jest. Odkładaj go. Tobie bardziej leży format leżący, widzę. W kawiarni siedzą dwie osoby. Mm. Przy kawie, gdzie jedna ma założone kolana na kolana. Mm. Ale jest ważny stolik. Bardzo jest ważny stolik, gdzie są kawy. Okay. Mm. Nie szukaj proporcji, zawiesz swojemu ciału. Pięknie, dobra. Stolik, gdzie stoją dwie kawy. Obrus jest troszeczkę nonszalancko położony. Stół jest niepełny, że dobrze. Mm. W kawiarni zazwyczaj jest jakieś otoczenie. Mm. Czyli może, wiesz, kelner z tyłu jest tam. Dobra, poczekaj, nie. Wiesz co, ja po prostu chcę ci oduczyć architektonicznego widzenia. Dobra, fajnie. Jakieś formy. Tak. Łamiące. Żadnych długich linii. Widzisz? Fajnie. Nałóż kapelusz tej prawie po prawej stronie. No, fajnie. Czy możesz zarysować krzesła tym dwóm osobom? A, jaki piękny fotel. Popatrz. Nareszcie. Zobacz. Taka piękna rzecz. Okej, okay, koniec. To jest optyczny punkt widzenia. A. Czyli coś tutaj dajesz. No. Dobra. Teraz widzimy, jest pełne, nie? Aha. Jak to ci wychodzi? To jest tak, że tak jakbym pięć prądów sobie budził. Z jednej strony, z drugiej, z trzeciej, czwartej czuję, jakbym był w pierwszej klasie podstawówki, ale wiem, gdzie chcę iść do drugiej. Dobrze. Bo zacząłeś robić pierwsze kroki. A. A teraz narysujesz człowieka tutaj,
który całkiem puścisz bardzo prostymi liniami, nie, po prostu nie podniesiesz ręki od tego, prawda? Zrób coś bardzo takiego wybujałego. Dobra. Ty możesz czasami podnieść, ale bardzo rzadko. Okay? Mamy teraz krótką przerwę. Powiem wam szczerze, że nie wiem, co się dzieje. Nikt ze mnie nigdy nic w ten sposób nie wydobywał w ten sposób. Ja się czuję świetnie w środku, jednakże nie wiem. Jest to ciekawe doświadczenie, przeżycie. Wszystko, co robiłem, wydaje mi się, że jest nie tak, że jest brzydkie, że jest bez sensu, bez grału, dajcie spokój. Alina szaleje, więc czuję już, że Alina, wiedząc, gdzie mam je popchnąć, pozwala mi wybrać, co ja chcę i to jest bardzo ciekawy sposób odkrywania siebie. Są dwa style, bardzo widoczne, nie wiem, czy ty to widzisz. I o to chodzi. No. To jest podstawa. To jest Alina, a to jest Daniel. No. Początki Daniela, ok? Ale zaczynasz chwytać. Każda osoba ma swój własny styl. To jest mój styl, który może mnie nudzić, ale on jest zawsze. I twój styl będzie zawsze. I teraz do niego musimy dojść, żebyś powiedział, aha, to jest moje. Dzisiaj może nie zrobimy całkiem, ale wiesz, coś zrobimy. Coś zrobimy. No. Jak ja rysuję, moje ciało tak rysuje. Ono nie umie inaczej. I teraz my, co my szukamy w twoim ciele, no, ten odruch taki pierwotny rysunku. Czy w pierwszym człowieku miałeś zarysy tego, to był pierwszy twój rysunek, prawda? Tak. Miałeś zarysy tego w bardzo nieśmiały sposób. I w tej chwili masz tą samą formę, to jest dobra kompozycja. Czyli zaczynać od prostych form, bo tu jest zbyt skomplikowana forma, ok? Ta jest forma prostsza, tu użyłeś już stronę tej pasteli, technikę, co ci wiesz, zabroniłam. Później, no. Ale to jest, wiesz, to zaraz będziesz ją używał. Czyli masz poczucie kompozycji, wycofywuj rzeczy, które jest za dużo, ok? Twój styl zaczął się rodzić, wyklułeś styl. Pamiętaj, że to tutaj masz po prostu wyczucie, wiesz, sezam. Ta siła, twoja biologiczna siła, ona musi być, wyrazić się właśnie w tej pewności rysunku. Ja tylko właśnie chciałam wyjaśnić, że u Daniela musimy wzbudzić temperament, odwagę i... Jakbym jej nie miał. Masz ją, ale... Nie mam temperamentu. Właśnie, zawsze naturalnie, że masz. No, ale na papierze. No. Temperament na papierze. I teraz będzie następna lekcja. Wprowadzimy więcej, powiedzmy, elementów, czyli dwie, trzy kredki. Format jest bardzo ważny, żebyś czuł w ciele. To samo bardzo szybko, bardzo szybko. Duże formy, proste formy, leżące na talerzu. Żadne pomyślenie. I odejść trzy kroki i zobacz, czy kompozycja ci pasuje. Tak, bo jest taka dziwna. Bardzo dobrze, nareszcie. Dobra, talerz, one leżą w miseczce. Talerz może być tutaj gdzieś i on po prostu tak leży. Rozumiesz? Żebyś złamał kompozycję, złamał perspektywy. O, widzisz, fajnie. I odejdź od kawałeczek od tego i zobacz znowu. Śliczne. I teraz tutaj podejmujesz decyzję. Wyciągasz najpierw cienie, czy najpierw światło? Cienie. To wyciągaj cienie. Bierz kolor, możesz wziąć dwa kolory i cienie wyciągaj. Zrób tak. Okay. Nie? A, super, no. I teraz zobacz, czy z tyłu chcesz cienia tego. To nie musisz w całości, tylko kawałki, wiesz? Dobra, fajnie. I no, teraz tutaj bierz jasne kolory. Znaczy, bierz, wyciągnij światło. I pamiętaj, i też robić tym kolorem, możesz robić linią albo tym kolorem. I możesz budować powierzchnię w różny sposób. A. W jasności, ok? Tak. A, że tak mogę. No właśnie, obudziłeś się. Widzę. Daniel robi rok studiów przez jedną godzinę. Odwróć się od obrazu, idź kawałek i wracaj. A. Widzisz, świetnie, świetnie, no widzisz. Odwróć się. Nie oszukuj się. Odwróć się znowu. I z powrotem.
Nareszcie. Pięknie. Widzisz. Tak, jeszcze raz. Picasso jak malował, jego córka mówiła, że on chodził kilometrami. Tak? Od obrazu za każdego, że ona widziała tylko, chodził od końca do końca. Na ten. Fajnie. Mogę wrócić do cieni? No przecież, kto ci to nie broni? Możesz sobie tutaj wziąć inny kolor też. To warto wolność kolorów, pamiętaj. Wziąłeś dosyć trudny. Mój tip dałam się, żebyś się wziął bardzo głębokie niebieskie. Najgłębszy cień, to tam sobie wiesz wyciągnąć to. Dobra. I teraz zobacz, czy ci to pasuje. Ba. Widzisz. Przeżyłam orgazm wewnętrzny. O! Nie jest to piękne? No, jeszcze tu. O! O, no. I czekaj. I tu. Odważnie, bo go nie widać. I zobacz sobie teraz. O kurwa, Alina. Czekaj. Nie przesadzaj. No. Po prostu ta linia jest za prosta, wiesz? W Photoshopie to już bym dawno wyglądał. No. I teraz odejdź znowu. Zrób wdech. Idź do kaloryfera, zrób wdech. Pierwsza sekunda, wiesz, czy jest gotowy, czy nie? Nie. Tak wygląda skoncentrowanie dalej. Zmrużone. Moja propozycja, żebyś zakończył. Dobrze. I teraz... Dobrze, pani psor. Zadowolony? Tak, na 3/4, ale coś się rodzi, no. Zrobiłeś duży krok naprzód. Tak? Dziękuję ci. Tylko nie brudnymi rękami. Mogę się przytulić do ciebie? Mogę ci twarz objąć? Zobaczymy. Nawet nie potrafię siebie okiełznać na ten moment, bo czuję, że coś puszcza. To ja wybieram teraz kolor jeden, który sobie narysuję. Rzeczywiście. Duże kamienie. To są moje kamienie. Widzisz, tak to jest, słuchaj, w tym suchą pastelą, że nie możesz zrobić tak zwanego błędu. Co ja mogę robić? Ja mam szkic zrobiony i teraz się uczysz robić rysunek. Znaczy uczysz się robić to właśnie horyzontalne, diagonalne i wertykalne linie. Pewna konsekwencja musi być, ja używam realistycznych kolorów, a to mi bardziej pasuje. Czyli moje ciało dzisiaj nie chce tych, co ty chciałeś się nauczyć, ale ja robię w ten sposób. Ja nie będę robiła palcami. Dobrze. Tylko po prostu daję światło, prawda? Ja sobie daję światło tutaj. Czyli ja tego brązu też nie lubię. Takiego, czyli ja robię w ten sposób. To znaczy, a ja ci muszę pokazać jedną technikę, którą w końcu musimy używać. Moje ciało wie lepiej. Ja robię, wiesz, żeby cię zainspirować, bo nie robię, bo wiesz, ja dawno nie robiłam takich rzeczy. I teraz wiesz, co ja zrobię w ten sposób. Aha. Co ja bardzo kochałam też takie. Ale one nie mogą być matematyczne. Jak ja zrobiłam dwie linie, to od razu jest źle, wiesz? I ja sobie mogę zrobić tu, w tym momencie. I wystarczy. Pasteli nie musisz wszystkiego pokrywać. A Inka, jest to przepiękne, co robisz. I wiesz, poczekaj, zobacz. Widzisz, kochanie, to jest talent. Dobrze to fajnie widzisz i zobaczysz u siebie talent. Jesteś utalentowaną babą. Okej, ci go teraz. Jak fajnie. W ciele czuć. Zrobiłam matematykę. Jak mówisz matematyka, to co masz na myśli? Powtórkę. 1, 2, 3, 4. Rozumiesz? No. Teraz jest lepiej. Ciało czuło lepiej. To wie, tam można było więcej pracować jeszcze, ale... I potem po prostu piszesz Daniel Krajewski, a to będzie Alina... Albo coś takiego, nie? Powinna mi powiedzieć. I po prostu... i potem nasprayować. Zrobisz te kamienie po swojemu. Czy mam to samo zrobić? Nie, swoje kamienie. Daniel teraz będzie robił swój motyw, czyli też kamienie. Dostał zadanie
Ja próbowałam go zainspirować. I zobaczymy, co to da. Większe formy, rozumiesz? Światło nawet. Ruch płaszczyzny. Wyślij trochę sympatii do obrazu. Wypełnij więcej formy. Możesz stosować mocniejszym naciskiem albo słabszym. Czujesz, że się gubię? Możesz zróżnicować formy. Jestem bardzo niezadowolony. Uważam, że to jest zły grunt. Mogę ci pomóc teraz zobaczyć? Możesz pomóc mi. Bardzo dokładnie. I narysuj coś, co byś chciał. Fajnie to wygląda. Zobacz, zalepia. Psychodelicznie. I teraz zrób coś, żeby bardzo drastycznym kolorem pokryć i wybudować jakieś formy, dobrze? Starą technikę połączyłeś z nową techniką. Muszę dokończyć. Musisz dokończyć, żeby wypełnić formy i ja ci dam spokój. Dobra, widzę, one świecą. Formy buduj, formę całą, górę też. Tam jest niekonsekwencja. Aha. Tutaj jest bardzo piękne, a tutaj jest niekonsekwencja. Właśnie, o. No. Tylko powiedz, musisz powiedzieć, teraz ja zakończę, z czegoś jestem zadowolony. Nie możesz odrzucić całkowicie. Nie mogę. Dlatego, że wiesz, robisz sobie krzywdę. Sobie? Że odrzucasz swoją pracę. Wiesz, po prostu zrób coś, co byś mógł zaakceptować. Coś ja już się poddawałam po prostu. Ja wiem, ale widzisz, ja się nie poddaję. No ty się nie poddajesz, dlatego cię lubię. Jakie to piękne, no chodź zobaczyć. Jejku. Jest to nie zawsze wybrałem, no. Ale bardzo piękna. A teraz bielna to wstąpi. To, co na dole się zaczęło dać, mi się zaczęło podobać. Widzisz, nareszcie jest bogactwo formy, bogactwo linii i bogactwo. Bogactwo. No i w ten sposób Daniel wywalczył fajny obraz. Wywalczyłem jak lwica. Chodź tutaj. Zakończymy w ten sposób? Dobra. Tak? A jeszcze, widzicie, jak smakowanie czekoladki. Wzrosła. Alinka. Ręce. Co myślisz, Alinka? Zakończony proces, masz talent, ja w ciebie wierzę. Technika suchej pasteli jest bardzo fajna i można robić tyle, ile, nie wiem, tak długo, jak się długo chce. Pokryje się sprayem i wyczeka się i potem możesz kontynuować. Ale ja uważam, że twój jest gotowy. Także, dziękuję, Alina. No. Alina mnie prowadziła w otwieraniu się na... No bo klęczę, gdyż, nie wiem, oddaję ci hołd. Alina poprowadziła mnie w malowaniu pastelami. Wyszło jak wyszło. Pierwsze śliwki do warzywki. W każdym razie, co chcę powiedzieć? Przez przekaz odcinka. Jak ci się podoba, to to rób, mimo że ci nie wychodzi. Nie dawaj za wygrać. Nie dawaj, nie poddawaj się. Słuchaj, no właśnie. Pa, pa. Jeżeli ktoś do tego momentu dotrwał, to macie u mnie lajka. Pamiętajcie, że dla twórców takich jak ja bardzo ważna jest subskrypcja, wasz komentarz czy łapka w górę, jeżeli wam się podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie, albo zobaczcie też inne filmy. Aha, i na sam koniec chciałem dodać, że za 2 tygodnie będę się znowu widzieć z Aliną i jeżeli podoba wam się to, co razem tworzymy, to piszcie w komentarzach, będziemy dalej to robić.